Co on ukrywa? Czytanie z kart Tarota. Witam serdecznie, jak zwykle, wszystkich kochanych Państwa. I życzę Wam bardzo miłych chwil z tym czytaniem. Zobaczmy dzisiaj, co Wasza osoba ukochana ukrywa. Oczywiście proszę Was o komentarze, o lajki. Proszę Was o subskrypcje, o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tu pierwszy raz. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał. I odwiedzajcie go codziennie. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Napiszcie e-maila, a ja wyślę Wam warunki takich wróżb. Co on ukrywa? Co on ukrywa? Tak jakby tutaj sprawy swojego małżeństwa, które się jakby zakończyły, szczęśliwa rodzina, szczęśliwe chwile rodzinne, które się tutaj wylały, zakończyły, tak? Zepsuły i sprawy sądowe z tym związane, gdzie jest tutaj bitwa, wojna, dużo jakichś problemów, gdzie tutaj walczą jeszcze o coś, jakieś też wspominania tej rodziny i jakby tutaj jego niepewność, niezdecydowanie, co ma zrobić. Jakby tutaj, nie wiem, kłócili się, jeszcze sądowali, mieli sprawy w sądzie, być może sprawy finansowe. Tutaj sprawy finansowe, które stanowią wiele kłopotów, problemów. Sprawy sądowe związane z finansami, które go jakby tu załamują, ale również jest duży smutek, ponieważ coś się zakończyło. I rozpacz również. Jest kłótnia, być może tu właśnie o pieniądze, kłótnia o sprawy sądowe. Jest rycerz buław, który jest tutaj w akcji, walczy. Walczy właśnie o coś. Jest niezdecydowanie, jest podjęcie decyzji i zastanawianie się, co zrobić, w którą stronę pójść. Kwestia wyboru, kwestia podjęcia decyzji, być może czy wrócić tutaj do tej rodziny, czy odejść, jakieś niezdecydowanie.
Być może wybór między dwoma partnerkami, niezdecydowanie i pasywność. Jest również szóstka szóstka monet, czyli potrzeba dzielenia się, balansu pomiędzy dawaniem a braniem. Szóstka monet to pomoc. Być może potrzeba pomocy lub pomaganie innym. To dzielenie się, to równowaga, to potrzeba zgody, balansu, harmonii. To, co on ukrywa, to jakieś problemy rodzinno-finansowe, smutek, żal, wspominanie, sentyment, to sprawy sądowe, które tutaj bardzo ostro, kłótliwie się rozstrzygają, gdzie on jeszcze ciągle o coś walczy. I podjęcie jakichś decyzji trudnych, które zawracają mu widocznie głowę i on jest przez to pasywny, przez to jest wycofany, zdystansowany, bez działania, bez akcji, bez podejmowania kroków, ponieważ jakby zastanawiał się, był tutaj rozżalony, wspominał tą rodzinę, miał jeszcze na głowie tu sprawy i miał potrzebę olbrzymią harmonii, dawania i brania, spokoju. O tych swoich może problemach, dylematach, żalu nie mówi, tylko skrywa go. Też jest karta być może zdrady, karta oszustwa, kłótni, zawiści, jakieś konflikty, wojna, czyli są jakieś sprzeczki jeszcze związane z finansami, ze sprawami administracyjnymi. Takie sprawy mi się tutaj pokazały. Proszę napisać mi w komentarzach, czy to rezonuje. Czy zgadza się to z Waszą historią w jakiejś części chociaż. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.